Czwarta część, nagrywamy pytania, młodzież zadaje pytania, tak, młodzież zadaje ekspertowi, niebocentryzm, ciąg dalszy. Tak jest. Tak, młodzież zadaje pytania, tutaj właśnie, no to bierzemy tutaj wszystko na, jak to się mówi, na bieżąco. A więc tak, co omawiamy? Widok horyzontu. Widok horyzontu, dobrze. Proszę bardzo. To jest jedno z oficjalnych zdjęć, które pokazują nam widok Promo Endeavour z ISS, czyli z tej stacji międzynarodowej. No i oczywiście tutaj mamy prosty horyzont. No tutaj niektórzy by się tutaj kłócili, że on jest taki krzywy jest, albo coś tam nie tak i tak dalej. Generalnie wszystkie zdjęcia z kosmosu są tak opracowywane i robione na zasadzie rybiego oka. Dlatego widzimy w wielu zdjęciach ten horyzont, taki, tą krzywiznę i tak dalej. Wszyscy są do tego strasznie przyzwyczajeni. Natomiast nie pokazuje się takich zdjęć. One są bardzo rzadkie, ale są. I to nie tylko to, co ja tutaj wyłapałem, bo mamy załóżmy kilkaset takich zdjęć, ale i kilkanaście takich, które tutaj pokażę. To jest nawet taki film, który pokazuje właśnie, że ten horyzont jest płaski na 400 km. Taki fragment. To jest artykuł o horyzoncie. Na ten temat jeszcze nie robiłem filmu. To w tym przypadku właśnie my to omówimy. I teraz tak, dlaczego widzimy ten horyzont? Tutaj będę się posiłkował właśnie astronawigacją. W czasach, kiedy interesowałem się w sposób intensywny żeglarstwem, to astronawigacja była takim elementem, który mi pomagał właśnie zrozumieć tą nawigację, astronawigację. I tutaj z tamtych czasów mi zostało właśnie te wszystkie elementy, to co widzimy. Czyli mamy obniżenie horyzontu i mamy horyzont obserwatora. Żeby to wszystko wyłapać, to chodzi o ten horyzont. Dokładnie, to jest to. To się nazywa horyzont obserwatora. To jest horyzont obserwatora. I teraz co my tutaj mamy z tym? I to jest najważniejszy element, który chcę Wam powiedzieć, że ten horyzont obserwatora, potwierdzony przez astronawigację, czyli to, co kiedyś uczono w czasach, kiedy nie było GPS-u. Bo teraz GPS to nikt się nie zastanawia, czy ten, czy jest horyzont obserwatora, czy jest obniżenie horyzontu. Obniżenie horyzontu było elementem, to jest dokładnie to, życia na kuli. Ale jest to fikcja, ponieważ ono jest uzyskiwane w sposób matematyczny. Obserwujemy, proszę zwrócić uwagę, obserwujemy horyzont obserwatora, który jest na wysokości oczu, niezależnie od wysokości. Natomiast ten kąt obniżenia horyzontu, właśnie o to tutaj, dokładnie o to, to już musimy obliczyć. To nie wynika z obserwacji, tylko wynika z obliczenia matematycznego. Czyli obserwacje niebocentryczne przerabia się na obliczenia układu słonecznego. Dokładnie tak. Ale to jeszcze nie koniec. To jest taka tajemnica astronawigacji. Mało kto o tym wie. A jak zadaję czasami pytania takie właśnie takim marynarzom czy innym i tak dalej. Ostatnio miałem nawet dyskusję na ten temat. No to oni tam trochę ich szokowało, właśnie jak zaczęłem operować. Jak to? Kąt obniżenia horyzontu, a horyzont obserwatora? No ale gdzie wy to? Kąt obniżenia to wy obliczacie, wy go nie widzicie. No i przypomniało mi się, to jest akurat ta kwestia, sekstant. W czasach, kiedy nie było GPS, to było właśnie takie urządzenie i ono na morzu pokazywało właśnie pozycję Słońca względem horyzontu. I zawsze, żeby to była podstawa, to zawsze musiał być horyzont obserwatora, bo względem tego horyzontu obserwatora, który był na poziomie oczu, obliczało się pozycję. I zawsze był problem dokładności, ponieważ tak, robisz obserwację ze środka Ziemi, ale musisz to przeliczyć na zewnątrz Ziemi, a więc zawsze dochodzi do wielu błędów, które powodowały wypadki na morzu z powodów nawigacyjnych. Ponieważ taki okręt, to on był
jak się obliczało, to było bardzo skomplikowane i pełno błędów było przy tym. Różne się cuda tam liczyły. To nie jest precesyjne narzędzie tak naprawdę, to było, no to teraz się już tego nie stosuje, z tych względów właśnie. Bardzo dobrze, właśnie ze względu, to co mówię, ponieważ ta astronawigacja była oparta na fałszywym obrazie, była na fałszywej mapie i dlatego błędy, i tu masz rację, że teraz się tego nie stosuje, bo teraz jest GPS, tylko nikt nie wie, że GPS działa w środku Ziemi. Tego nikt nie wie, no bo nie musi wiedzieć. Może ktoś będzie taki cwaniak, że weźmie sobie mapę GPS-a, które są wbijane w każdy samochód, w każdy element odbiornika GPS i sobie sprawdzi, czy ona jest wypukła, czy ona jest wklęsła. Żaden problem. Może ktoś taki as będzie, że sobie weźmie jakiś tam skaner, odpowiedni program i sobie to sprawdzi. Czy mapa w odbiornika GPS jest wklęsła, czy wypukła. A może płaska. No niech sobie udowadniają, nie? Ale po to uniknięto właśnie tych kwestii, tej fałszywości map, po to, żeby wprowadzić GPS, bo wtedy GPS-y już bardzo dokładnie określają, ale system astronawigacji ukrywał życie w środku, natomiast system GPS, on dalej ukrywa, że ukrywa fakt, że żyjemy w środku, z powodu tego, że koryguje wszystkie błędy, bo nikt nie wie, na jakich zasadach dokładnie, dlaczego GPS jest precyzyjny. Dokładnie, nie? Używa się tego urządzenia GPS, nie pytając się, jak to jest, nie? Czy tak. Żyjemy w środku Ziemi, czy na zewnątrz, tak. Czy po prostu mamy GPS do dyspozycji. No bo GPS dla normalnych ludzi to jest urządzenie, które pomaga nam dotrzeć od punktu A do punktu B. No, są zdjęcia z satelity, jest precyzyjne, aktualizuje się przez satelity, więc jeśli rozkopią jakąś drogę, wiemy. No to nie używamy map, czy ja wiem, czy to jest... No a propos nawigacji, to jak to jest, że na przykład na morzu czy coś się posługiwano gwiazdą polarną? Dlaczego zawsze ją widzimy faktycznie na północ? Bo taki jest układ nieba, że ją widzimy na północy. I ona no, ale akurat... jak to jest możliwe, że w takim razie z każdego miejsca na Ziemi widzimy ją w tym samym miejscu? Znaczy na północ. Właśnie czasami widzimy ją momentami. Ja miałem kiedyś dyskusję właśnie z takimi specami od astronomii. To właśnie tłumaczyli, że gwiazdę polarną nie zawsze widać, nawet gdzieś są momenty, że nie zawsze widać tuż nad równikiem. Nie zawsze. Coś takiego mi tłumaczyli. Natomiast w ogóle na południu, nawet gdzieś tam poniżej równika, też przy niektórych warunkach też było widać. No bo to wynika z tego, że obrotowe niebo jest przesunięte 23 stopnie. No i teraz wiadomo, jak to się obraca, no to wiadomo, że tą gwizdę raz widać, a zaraz nie widać, nie? A więc, natomiast na tej poniżej równika, no to tam króluje krzyż południa, ale on nie jest biegunem południowym. Krzyż południa. A to wszystko napędzane jest, że to się obraca prądem? Tak. Ale przepraszam, kto podłączył do prądu w tej szkole? Jezus, ty tam siedzi, czy kto? Tak, skąd ten prąd z tej kuli się tam bierze? Tam napędza to Bóg. Bóg napędza. Dobre pytanie. Czyli ma super wtyczkę elektryczkę. Żeby tak jest, on, nie, to jest elektrownia. O! To jest elektrownia. To jest elektrownia, dokładnie. Masz grafikę do tego? Do elektrowni. Na 100 bar, żeby młodzieży pokazać. Grafikę, jak to Bóg biegnie jak chomik w tym kółku i napędza się to kółko, no bo to jest dla mnie. Bo nie widziały tych grafiki z poprzedniego odcinka. Nie widziały, no ale... Jesus, taki. A tutaj na blogu nie mamy takiej tej grafiki. Zaraz zobaczę, czy tu jest ta kółko. No, zaraz zobaczę na blogu. Spróbuję to gdzieś... Tutaj widzimy, że jest duża potrzeba no... Po prostu zrobienia grafik po polsku. Nie no, jest ciężko. Nie wiem, czy grafik przede wszystkim młode pokolenie potrzebuje do modeli. No, ale też może to ja właśnie mówiłem o dowodach geodezyjnych, pomiarowych. No, jeśli ja pójdę, zmierzę i zobaczę sama, uwierzę, wszystko co mi w porządku. Tam, no, kłamstwa, w porządku. Kłamstwa. Dobrze, to teraz to ja tutaj zachęcam do prostego doświadczenia. Wziąć jezioro, no. 2 km. Teczka 30 cm, 40 załóżmy, 40 cm, nawet powiedzmy pół metra od brzegu wbijamy taką teczkę, 2 km tam patrzymy, minimum 2 km, równa woda, nie może być wiatru i tak dalej. Na drugiej stronie bijemy drugą teczkę,
też taką 40,5 metra wbijamy. No i teraz tak, nic nie musimy poziomować, czyli umieszczamy ten laser dokładnie, tą armatkę laserową, ja to zawsze nazywam, bo to jest takie długie, takie jak latarka wygląda, taka większa, nie? Montujemy to w takim miejscu za pomocą tam takich śrub, bo takie coś można zrobić, taką tyczkę można i kupić albo czasami zrobić. Łapiemy ten laser i mamy kolegę, który przez telefon jest na drugiej stronie i on po prostu w okularach specjalnych, żeby mu tam po oczach nie dało, i on po prostu mówi tam lewa, prawa, to tego i nanosi też 30 cm. Tu ma 30 cm i tu 30 cm na tą tyczkę i włączony laser, no i po prostu motorówka, ponton, łódź, płyniemy na środek i mierzymy zwykłą metrówką, ile jest od tafli do uderzenia lasera w metrówkę. Po temacie. Mniejsza odległość? Już takie coś zrobiono. Jest większa odległość, nie mniejsza, powinna być mniejsza. Na 2 kilometrach zrobili tam nad Zalewem Zegrzyńskim takie coś, opisali. To nie pierwszy przypadek. A jaka jest różnica tego? Na 2 kilometrach wyjdzie obliczeniowo 8, realnie 10 centymetrów. To jest strasznie dużo. 10 to centymetrów. W takim razie się tak szybko zaokrągla ta tafla. Tak, tak. 10 centymetrów na 2 kilometrach i obliczeniowo, zgodnie z tymi tutaj zasadami, to przerabiali 8 centymetrów. Jeśli to by działało, to ziemia musiała być dużo mniejsza. To wszystko by się nie pomieściło. Wszystko jest... Gdyby to się faktycznie aż tak zaginało, to moim zdaniem by się wszystko nie pomieściło, bo nie miałoby gdzie. Ale coś miałoby się nie pomieścić. No, chociażby kontynenty, gdzie to miałoby się mieścić, skoro to by się tak szybko zaokrągliło? No, po zagięciu, według Kopernika, jeśli Ziemia jest w ogóle okrągła, no to po zagięciu tego łuka obliczamy... obliczamy... jak duża jest ta Ziemia? Oficjalne wymiary... Dookoła. Oficjalne, zaraz. Nie wiem, czy dookoła, od wewnątrz, jaka jest. A no to jest spokojnie, proszę, to jest fragment mapy. O, to jest taki GIF, nie? On tutaj, nie wiem, czy on to akurat tak wygląda, no to ja wam to pokażę, o proszę bardzo. To jest GIF i nie wiem, czy go tutaj mogę jakoś powiększyć albo nie. Nie, bo GIFy są małe. No ale mniej więcej widzimy, jak to przecież są kontynenty namalowane, przecież te wymiary, przecież niebocentyzm nie kwestionuje wymiarów Ziemi. Wcale my tutaj wymiarów tych oficjalnych, zewnętrznych nie kwestionujemy. No, one są takie same. Tak samo jest ten, równik ma 40 tysięcy plus minus, tam 500, jaka jest różnica, że... Ale matematycznie, jeśli ktoś obliczył, ja nie wiem, jaki jest teraz obwód Ziemi, ile on wynosi, ale jeśli na 2 kilometry jest ile? 8 centymetrów, to się zgadza? Zgadza się. To jest po obliczeniach, tylko trzeba wziąć uwagę na liczbę pi. Liczba pi to nie jest 14, tylko czy 14 i tam powiedzmy ileś... 5,2,8. Ileś tam, ale to nie, bo zobaczymy liczbę pi do Wikipedii, tam znajdziemy tego. A więc tutaj te pomiary plus uwzględnienie promienia z tym pi, to wychodzą różne wyniki. Także to nie jest tak, nigdy to nie jest tak udokładnione. Bo liczba pi właśnie, ona nie czy 14, tylko jest ileś tam zer, już nie pamiętam, w Wikipedii, tam było chyba 2 rzędy liczb. I ona dopiero, bo znaleziono właśnie tam, bo to jest taka liczba, która dochodzi do tego zera, dojść nie może. No, ciąg liczba... jest bardzo długi. Jeśli mogę skonkludować, to potrzebna jest bardzo grafika przekrojowa z tymi zaznaczonymi dystansami, tymi... To, co robiliśmy na poprzednich odcinkach, że liczyliśmy te kilometry. Tu 100 kilometrów, to... Mam to znaleźć? Mam to znaleźć? Żadna z tych grafik nie było... Ale mam to znaleźć? No, bo to jest bardzo potrzebne dydaktycznie, żeby zrozumieć, jaka jest średnica tej naszej Ziemi wewnętrzna. Proszę bardzo. To jest... No, teraz mi powiedzcie tutaj. Słuchajcie, to jest to. To jest starożytny niebocentryzm, a to jest zrobione na podstawie właśnie tego, co już wiemy, na podstawie geodezji, optyki i tak dalej, nie? Postanowiłam, że to jest starożytny geocentryzm. To jest niebocentryzm starożytny. To jest polski akurat. Skąd my wiemy? To są artefakty historyczne. No. A skąd wiedzą, że to jest dokładnie... Bo to wykopano. No, to na terenach Polski. Skąd wiadomo, że to przedstawia w ogóle... Jest do tego opis.
No ale średnicy nie ma tu zaznaczonej w kilometrach. Ktoś zostawił notatnik z tym artefaktem, że wiemy skąd to i o czym jest. Tam jest, tam był opis do tego. Tam był opis do tego, pisane pismem polskim, pismem runicznym. Dobrze, że zadajecie takie pytanie. Jest to superowo, słuchajcie. Rewelacja. Kupuję to. Pytania są świetne. Brakuje tutaj podsumowania tych kilometrów, że jest 100 kilometrów, widzimy, no, do niebieskiego, czyli do pierwszej, pierwszego szkła. Od, ziemia jest na czerwono, do pierwszego szkła jest 100 kilometrów. Do pierwszego szkła. I no następny ten, dystans, brakuje ten, tutaj zaznaczenia. No tak. To jak tysiąc, gdzieś, około 600, tak? Tak, 1000 mil było. To znaczy to jest... proporcjonalnie jest dobrze, to jest około 6 tysięcy kilometrów, te wewnętrzna kula. Ta wewnętrzna ciemna. Tak. Od drugiego szkła, bo prawda, trzeba wyjaśnić, pierwsze szkło jest i potem drugie szkło, nie? Między jednym niebieskim, tylko a tym ciemnym niebieskim. To nie jest widoczne z ziemi, bo zasłania szkło nieba. Ta zewnętrzna warstwa tego obrotowego nieba. No a jak to jest na przykład, bo czasami w dzień widzimy księżyc, to jak to jest możliwe, że nie wiem, to niebiosa niebios jest, nie wiem, przeźroczyste, że... W dzień, aha, że w dzień widzimy księżyc, w porządku. No tak, bo z tych wszystkich rysunków i tego gifu wychodzi na to, że po jednej stronie jest słońce, no, a po drugiej jest księżyc. To jakim cudem widzimy czasami księżyc w dzień? Bo one chodzą na dwóch biegach. Na jednym biegu chodzi księżyc, a na drugim biegu słońce. I czasami w tych obiegach, bo... Słońce i Księżyc znajdują się tak. Jeżeli na zwrotniku Koziorożca jest Słońce, to na zwrotniku Raka jest Księżyc. I później wymiana. No tak, ale jeśli one chodzą z tą samą prędkością? Nie, właśnie mówię na dwóch biegach. No to w takim razie jakim, to jest, jakim cudem czasami w dzień widzimy Księżyc i w nocy też? No dobrze, i widzimy jedno i słońce, nawet widzimy na niebie słońce i słońce i księżyc na niebie. Rozumiem, widzimy... że wtedy słońce nadawałoby po prostu dzień i noc, ale no to jak chodzi księżyc, skoro czasami tylko on zmienia czasami swoją prędkość, czy jak to jest, że on... czasem go widzimy w dzień, a czasem nie? No bo to wynika z tego ruchu spiralnego dookoła jądra. Dookoła jądra jest ten ruch spiralny i słońce i księżyca, tylko słońce chodzi na innym biegu, a księżyc na drugim biegu. Księżyc generalnie, jego prędkość jest większa od prędkości Księżyca. A nie, stop. Księżyc ma na odwrót. Słońce jest, ma ten, no, inną prędkość i Księżyc ma inną prędkość. Ale to, że mają inną, okej, okay, Słońce ma inną, ale ogólnie każde dla siebie ma stałą prędkość, czy potrafią zmieniać tą prędkość? Nie, każda stała, to jest stała. No to w takim razie to się sprzecza, bo no, nie ma takiej możliwości, żeby Księżyc był w stanie... Czasem... No musiałby dwa razy szybciej niż Słońce. Jeśli on się pojawi na godzinie 14, a potem, no ale potem no nie zawsze jest jednak, bo się różnie. Ja nieraz widziałam powiedzmy o tej 12 księżyc. I Słońce też. Słońce też, ale to oni tak, natomiast księżyc potem widziałam o różnych porach, bo na przykład w zimie jest to zależne, to tak, znaczy, jest, że on zmienia prędkość. Nie, to, że widzisz, bo on, ty jesteś w jednym miejscu, a to towarzystwo księżycowo-słońcowe krąży. Tak jest. I tylko ty widzisz, to towarzystwo, tą parkę na niebie, tą parę widzisz w tym momencie, w jakim oni są w ten dzień i porę roku, kiedy one się pojawiają i teraz widzisz ją bliżej słońca, dalej słońca albo wcale nie widzisz. No jeszcze jedno, jak to jest możliwe? Czy one są zawsze na tej samej odległości? Nie. One są, słońce jest bliżej tego jądra, a księżyc no, dalej. No ale w sensie, że na przykład słońce jest zawsze w takiej odległości. Tak, to, o strony do ziemi. No to tak. Jak działają pory roku? No właśnie, zaraz to też zadam. W porządku, ja muszę to znaleźć, bo niestety ja tutaj porobiłem masę filmów. Pory roku i wydzielanie ciepła w żarówkę, jak sobie wyjaśnimy. Pory roku, może ja tutaj coś znajdę. No dobra, jestem w stanie uwierzyć w to, że to takie malutkie słońce, gdyby tam było, no to niech sobie wytwarza takie ciepło, żeby ogrzać to wszystko. Czekaj, czego się mnie to nie chce przesunąć? No ale to w takim razie w nocy powinno być cholernie zimno. Nie no, to nie ma słońca, to jest lampa, czy tam jakaś żarówka, czy coś. Ja tu coś spróbuję znaleźć tą jakąś... To nie wiem, to musiałoby być tak, że to małe słońce, bo nie wiem, czy to małe słońce, które było pokazane na tym obrazku, jest po prostu sobie, no, że ono wszystko ogrzewa, daje światło i tak dalej, no to wychodziło, że tak, no to, o, to musiało było ogrzewać po prostu atmosferę całą. Poczekajcie, parę roku. No, już jesteśmy w domu.
Teraz, o, już się włączyło, w porządku. To jest kwestia gwiazd tutaj poruszona, ale mi chodzi o to, żebyście zobaczyli na porę roku, jak wyglądają w niebocentryzmie. Lato, widzimy jak lato wygląda, to jest u nas lato. Bo to jest kwestia obserwatora, nie? To jest u nas lato, bo jest to niebo obrócone, czyli w ten sposób. Latem... Ja mogę na telewizorze, bo chyba lepiej telewizor widzimy. A dobrze, właśnie. No. No dobra, to teraz tutaj obracamy. To mamy lato na powyżej równika. Tutaj my jesteśmy. To nasz obserwator, mniej więcej nasza szerokość geograficzna. No i proszę bardzo, lata i w ten sposób tutaj mamy, tu jest, kiedy my mamy lato, to jest towarzystwo ma, na południu ma zimę. I później tak, zima, towarzystwo i teraz tak. I w ten sposób widzimy tutaj te zakrzywione promienie słoneczne, to jest następny właśnie temat, bo to jest kwestia zakrzywionych promieni. One tak oświetlają, że zachodzą tutaj i wtedy mamy słońce niezachodzące na biegunie północnym w lecie. Białe noce. Wiemy coś na ten temat, nie? A za kręgiem polarnym to właśnie jest tak, że w latem słońce nie zachodzi. Ono nie zachodzi. Ono tam robi tak, tego, do tego i już idzie do góry, nie? Ale nie, no nie, tak, nie zajdzie. Jak to, jak jest na przykład z nocą polarną? Noc polarna to tutaj jest noc polarna, kiedy promienie słoneczne nie dochodzą w ogóle do kręgu polarnego i w ten sposób jest słońce zawsze pod horyzontem, ale to jest na południu. Na południu, w tym momencie, jak my mamy lato, to mamy białe noce, załóżmy, tam na tym, że słońce nie zachodzi, a tutaj no, słońce nie dochodzi, ono jest poniżej horyzontu i mamy noc polarną. W dalszym ciągu czegoś nie rozumiem, bo jak porusza się słońce i księżyc? One poruszają się w kółko, czy...? Spiralnie dookoła jądra wszechświata, tak jak pokazuje. Tak go. I teraz tak, jak no ten jest wyżej, niżej, jak słońce jest maksymalnie na górze, koziorożec, rozwrotnik, to na raka tu jest księżyc. I teraz one wszystkie w tych zasuwają spiralnie. I teraz one się w tym ruchu spiralnym mijają. Muszą się minąć na siłę rzeczy, nie? I się w ten sposób mijają. I w ten sposób wymienia, tak jak wtedy latem my mamy słońce bardzo wysoko nad horyzontem, to księżyc mamy najniżej na horyzoncie. No ale jak to jest spirala, no to spirala jest jednak, jak jedzie dookoła, to mniej czasu zajmuje niż góra i dół, no bo ile obrotów to jest dookoła? Spiralnie, ile cały rok. Masz dzień i noc przecież, słońce zasuwa z księżyca. Czyli one taką... Spirala taka, o, do góry, a później w dół, a później do góry czyli i w dół. To jest bardzo wąska spirala, że tak powiem, że... Ten obrót jest bardzo blisko siebie, tak, bardzo blisko poprzedniego. Tak, tak, dokładnie tak. To jest dzień i noc, to jest dzień. O, to jest to mamy. I to właśnie widać później po ruchu gwiazd, nie? No to akurat tutaj pokazałem. Zrównanie dnia z nocą to jest właśnie to. Czyli zrównanie z nocą, kiedy mamy? 21 marzec u nas. I... 21 wrzesień, o, dokładnie tak. O, to mamy właśnie o to porę roku. Nie? A z innych pytań mam, czyli my ogólnie rzecz biorąc, Ziemia, to ogólnie rzecz biorąc jest skorupa ziemska, na której wnętrzu my żyjemy i w środku jest to jądro. Tak, my żyjemy w środku. O, jak gruba jest ta skorupa? No właśnie, też chciałam powiedzieć. Bardzo dobrze. Nikt się nie przewiercił, mamy tyle sprzętów, tam wiercą takie dziury. Do 12 km się przewiercono i dalej koniec imprezy. Do 12 km. Ale badania sejsmiczne, o których mówiłem wcześniej, ale to powtórzę bez problemu. W 1983 roku na zlecenie KGB zrobiono, to był Instytut ROMB, zrobiono badania sejsmiczne, które właśnie, a przy okazji słuchajcie, jak tutaj jesteście wy, no to, no, to zaraz my je znajdziemy. Ja tutaj mam to. Tą grafikę mam. Tylko wiecie co, ale mi się tutaj nie chce. Musimy to... O, ten twój komputer to jest taki superowy, że mi się paluchy ślizgają. Zaraz ja znajdę te badania sejsmiczne.
A na przykład też, skoro żyjemy wewnątrz i tak dalej, i te wszystkie historie, czy niebocentryzm wyklucza te wszystkie dinozaury i tak dalej? Nie wyklucza, zaraz powiem. Właśnie, bo tam były takie erupcje i koniec świata i pełno lawy i te wszystkie rzeczy się działy i to się działo wewnątrz tej skorupy całej i się nic nie wydarzyło tej skorupce? Zaraz, słuchajcie, ja tylko chcę znać te badania sejsmiczne, one są dość ważne. Szczerze, bardziej bym się bała niebocentryzmu, że nie wiem, gdzieś pęknie skorupa i wypadnę w jakąś czarną dziurę, która jest poza. Nie, w ogóle, co wiadomo o tej zewnętrznej? Czy na zewnątrz wypadniesz? No, skoro to nie no, wypaść, to musi być totalne jakieś załamanie. Oglądałaś horror, czy nie wiem, po prostu film Jako w niebie, tak i na ziemi? Nie, Jako w piekle, tak i na ziemi. No. To tam było właśnie, że oni przechodzili, jak przechodzili, wychodzili na dół, a wychodzili tak jakby też na dole. To było. To też musiało być coś takiego, więc byś nie spadła teoretycznie. Czyli, czy może się przewiercili? Jest takie prawdopodobieństwo, że zamiast przez bieguny przejście jakieś inne otwór zrobili na też drugą stronę, jest, na zewnątrz? Ja zaraz znajdę, tylko chcę... Bo Dariusz Kwiecień jest taki... Pan, który bardzo dużo opowiada o ludziach, którzy wchodzą do tuneli jakiś i nigdy nie wychodzą z nich. No mało tysiące takich osób. Głupków wchodzi i szmija użre i nie wracają. No. No dobrze, teraz tak, słuchajcie, tutaj są te badania, właśnie tu są całe te warstwy i proszę bardzo, stożek wybuchowy, to jest wewnątrz Ziemi. To jest po prostu świadectwo tego, że to jest stożek wybuchowy i on tutaj idzie po prostu w środek Ziemi. To są badania sejsmiczne. I one pokazują w tym miejscu badań na 2044 km. Taka jest skorupa. Natomiast wszystkie procesy, tam lawa i tak dalej, to jest do 50 km. Nawet jest teoria, że, bo ponieważ jak się robi badania sejsmiczne, wierci się otwór kilometra, tona trotylu na sam dół i się robi eksplozję i się rozsadza wszędzie czujniki. I w tym momencie, dlaczego taki właśnie ten stożek jest, bo to jest opis, na przykład wewnętrzna atmosfera i tak dalej, nie? I co ciekawe, przy tym jest, że jak to wszystko się tutaj odpali, to ekranuje. Gdzieś tam w którymś momencie ekranuje to, a więc jest tutaj taka teoria, że to ekranowanie jest spowodowane, że ten płaszcz zewnętrzny Ziemi jest metalowy, to są takie warstwy metalowe, które powodują, że te warstwy metalu są tak, one się tak zachodzą, jedna za drugie. O. I wtedy, kiedy to tam się rozchodzi, rusza się i tak dalej, to powstają trzęsienia ziemi. To są metalowe? Tak, metalowe. To są warstwy metalowe, że kula jest w sumie z metalu. Boże, to bardziej Gwiezdne Wojny już normalnie, albo jakieś... A te otwory, o których ja mówiłem, że tam wcześniej mówiłem, że są otwory na biegunach, nie? Takie klepsydrzane, tak? Widzieliśmy to tutaj na tych wcześniejszych grafikach. No to co jest na zewnątrz? Stary Testament mówi, że to jest otchłań. Natomiast wizytował to tak. Olaf Janssen z synem, biegun północy, przez otwór przepłynęli. To jest otwór klepsydrzany, tam można normalnie płynąć. No a co tam jest w takim razie, co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie żyły wielkoludy, tak oni opisują. I, faktycznie, bo w takim razie to wychodzi, jeśli... No w takim razie na zewnątrz musiałoby być dużo więcej miejsca. Jakby to, nie wiem, było... Nie jest dużo. No czy tam akurat więcej dużo no tego, ale w każdym razie jest to połączone atmosferami, tam też jest normalna atmosfera. I teraz tak, co na zewnątrz? I to jest otchłań, był tam Olaf Janssen z synem w XIX wieku i przez biegun północny na Fokker 3 wleciał porucznik Byrd, późniejszy admirał Byrd, który szturmował biegun południowy i tam wleciał też samolotem Dakota 20 czy 19 lutego 1946 roku. On wleciał samolotem i tam miał, jak wleciał do tego przez ten otwór, wleciał, to miał 23 stopnie. Tu nagle było taki lód, jak, że mróz i tak dalej, minus ileś, a jak wleciał powiedzmy w ten otwór klepsydrzany, to w jego pamiętniku on napisał, że to jest 23 stopnie, tam mamuty, rośliny, jeziora, wszystko było. No, a więc takie rzeczy. To może czas odstawić prochy. Aha. Ale po prostu o to opowiedz tak teraz, samo. To mamy teraz kilku, ile tych śmiałków było? Czterech?
No, i oni byli tam i wrócili, udało im się. Tak. A teraz w dzisiejszych czasach z tym całym sprzętem i technologią nie są ludzie w stanie tam... No, że sama na to ukrywają. Tam jest coś takiego, wam pokażę, słuchajcie, jest coś takiego jak, mówiąc to po angielsku, military zone, tak? Zone, czy jak to się tam nazywa? Ale jeśli oni tam wylecieli i tam żyją, to co na nich działa, że oni nie odpadają od tej skorupy? Skoro nas... Tam jest inny system elektromagnetyczny. Tam jest... nas dociska, a może tam coś przyciska. Tam na zewnątrz. No grawitacja, nie? Tak samo jak nas też. Tak jest. Nas dociska grawitacja, to jest tak zwany docisk eteru, a ich też coś tam być... też eter jest, też ich tam po prostu dociska. A więc tych szczegółów nie znamy. Co ciekawe, Niemcy zrobili tam szereg ekspedycji i oni tam założyli dwie bazy na Antarktydzie. Tak przyczyłek, to jest baza 211 i w głębi, czyli tam już w tej Agarcie na zewnątrz, to oni założyli bazę numer 212. I teraz co ja chcę wam tutaj pokazać? Jest na incepcja. Proszę bardzo. To jest Antarktyda i to jest obszar wojskowy. Proszę bardzo. 70 równoleżnik. Widzimy? Bariera Fischnera to jest orientacyjne miejsce wejścia ubotów, które płynęły do bieguna, to jest biegun. Ten kawałek płynęły pod lodami. Dlaczego pod lodami? Bo wlewa się do środka ogrom masy wody ciepłej. Jeżeli berg miał 23 stopnie, ogrom masy ciepłej wody się tam wlewa, do nas się wlewa z zewnątrz i takie małe okręty podwodne, ponieważ no, w czasach II wojny światowej, bo to było o ten czas chodzi, Niemcy właśnie tam zakładali swoje kolonie i nawet są mapy, tutaj mam, tych terenów, gdzie był na przykład Nowy Berlin i tak dalej. Nawet tam jest miasto Szambala i tak dalej, takie różne rzeczy. To by miało jakiś sens, gdyby faktycznie, bo Ziemia jest zawsze przedstawiana tak, jakby bieguny były na górze i na dole. Tak. W sumie dlaczego jest tak przedstawiana? Że na wszystkich mapach i tak dalej zawsze bieguny są u góry i na dole. No i co? No i co? Ja też nie rozumiem. Że czemu? A czemu? No bo tam są czapy lodowe. I tak po prostu dlatego? No ktoś sobie tak stwierdził, że tak będzie. I to są bieguny też geograficzne, no, bo tam są otwory. To są bieguny, nie? No. W teorii Ziemia się tak okręci, więc równie dobrze to one, no dobra, ale nikt się nie będzie tak Ziemi malował, nie? No. Teraz tak, tutaj proszę, to jest, dlatego dzisiaj nie można się tam nigdzie dostać, ktoś tam śmiał, ponieważ zobaczmy, to jest 70 równoleżnik i to jest właśnie to, dlaczego tak byle kto tam po prostu nie wejdzie, bo to tam po prostu są, tu okręty podwodne pływają, kutery rakietowe, cuda na kiju, to jest wszystko strzeżone, to jest obszar wojskowy, tam byle kto nie wpłynie. Natomiast Niemcy ubotami swoimi, to były małe okręty, one wpływały pod lodem. Bo jak się zdejmie tą całą capę lodową, to jest archipelag. Czyli tam jest cała ogólnie brygada, która chroni tego i o tym dobrze wie. Tak jest. Czemu nie chcą nam o tym powiedzieć? No bo oni muszą ukryć... To jest dobre pytanie. No to jest dlaczego dobre... nie chcą nam o tym powiedzieć? Tak jest. Dlaczego to, co hitlerowcy tam odkryli i tam eksperymentowali, a później Amerykanie przejęli po Niemcach tą schedę. Nie, jeżeli im akurat w takich czasach i Rosjanie to, też częściowo. Mieliby ostry hajs, bo by pół globu się zaczęło tam zjeżdżać w celach turystycznych, to gdzie są te tunele, gdzie są te stożki? No ale to by wywołało straszną panikę. Wątpię. Proszę bardzo, no, ja wam tutaj podam kilka. Nie, bo to nie robi nam żadnych zmian. Będziemy żyć tak samo jak do tej pory i tak dalej. No ale proszę bardzo, zresztą to by było strasznie niewygodne, bo musieliby zmienić sposoby nauczania i... To jest otwór, to jest niemiecka mapa. Mhm. Otwór, proszę bardzo, swastyki, Nowy Berlin, wszystkie tutaj archipelagi, ten Morze Walkarii, Asgard, to się tak nazywa właśnie, to są lądy, to jest mapa zrobiona właśnie z zewnętrznej Ziemi. Tak ona to wygląda i to nie jest tak pierwszy przypadek tutaj, słuchajcie, ja bym tutaj zrobił tutaj, o proszę bardzo, podpisane, wszystko, proszę bardzo. No ja też teraz namaluję, jak wygląda, sobie podpiszę. To no nie i o co? To chodzi, teraz sobie możesz zrobić, ale to zostało wyciągnięte przez wywiad radziecki i upublicznione. Wywiad radziecki w 1945 roku to przechwycił część tych map. Ich było 1500. Robili to więźniowie w obozie Dachau. I mało tego, co jest najciekawsze w tym wszystkim, to, wiecie co wam powiem, że Niemcy, a to jest przyczółek, 6000, to tego, ale mniejsza o to, ja tutaj cofnę tu. Niemcy jechali tam w jedną stronę. Nie mieli prawa powrotu. Taka była to tajemnica. Nikt nie mógł stamtąd wrócić.
jedyne dwa okręty podwodne, które wróciły z Antarktydy zaraz po wojnie, czyli one nie tak zaraz, bo wojna się skończyła w Europie 8 maja, natomiast one 15 sierpnia wpłynęły do Punta Arenas i to były takie uboty, czyli okręty podwodne, gdzie miały zdemontowane uzbrojenie. One tylko krążyły między Niemcami a Antarktydą. I to była słynna tak zwana flota Hitlera. To było 30 ubotów najnowocześniejszych. I one właśnie miały to do siebie, że miały ogromne ładownie, bo uzbrojenie zostało zdjęte. I w te ładownie właśnie włożono złoto, srebro, diamenty. Wszystkie najważniejsze elementy wywożono. No i ludzi. I ludzi, którzy, co ciekawe, przez cały okres podróży mieli kominiarki na twarzach. Żeby nawet zagłoga nie była w stanie rozpoznać ich. W jednym, właśnie te dwa okręty... Nie dlatego, że jest zimno. Nie. No słuchaj, wchodzisz pod pokład, zdejmujesz kominiarkę, nie? Ale tu chodzisz pod pokładem i masz nadal kominiarkę. Załoga nie miała prawa się zorientować, co to za ludzie byli. Na jednym okręcie było 6 takich. No i to nazwać, nie wiem jak to nazwać, dokumenty, jakieś tajne informacje i tak dalej. Czy są jakiekolwiek tajne informacje teraz z NASA, czy skądś tam kto to bada, z tego współczesnego... Utajniają to. No, nie wiesz, bo są tajne. Amerykanie przejęli te rzeczy. Ile osób włamało się do NASA, ponieważ jest ich naprawdę dużo. Dzisiaj jest tyle domowych informatyków, którzy mają takie bazy w piwnicy, są w stanie się włamać i oni nie wyciągnęli takiej... Sama mówisz na każdym filmie, teraz mamy wojnę informacyjną. Jakbym była hakerem, sama bym się włamała do NASA, wzięła te i sprzedała. Uwaga, niebocentrystu, mam zdjęcia, mam dowody. I nikt tego nie zrobił, aż mi się wierzyć nie chce. Może inaczej. No raczej w NASA też pracują. Inaczej, są filmy. Albo im płacą za to, żeby tego nie publikowali. Są filmy nawet na YouTubie, gdzie facet zrobi takie zdjęcie właśnie takie satelitarne, już niestety obrobione, ale pokazywał właśnie ten otwór na biegunie, zrobiony przez satelitę. I to puszczono w muzeum w Colorado. I facet zrobił parę zdjęć i później puścił to na YouTube. I go ścigali, mu usuwali ciągle te kanały, kiedy on opublikował te zdjęcia. W ten sposób. No to tak, jakiś amator, no. No oczywiście, że amator. Poza tym jest kwestia takiego. Ci ludzie, którzy utrzymują to w tajemnicy, to są ludzie zaprzysiężeni, a działa to wszystko na zasadzie takiej pewnej zmowy, gdzie jeżeli będzie za dużo chlapał, to idziesz do piachu. I to jest dość skuteczne. I to działa piramida. Jeżeli jest piramida, no to wystarczy... To jest jak piramida w banku. Zarząd banku wie, że bank pójdzie do piachu, nie? Czyli zbankrutuje. Ale w tym momencie, jeżeli... A dyrektor tego banku jakiegoś tam, powiedzmy, podległego, on do końca będzie podpisywał umowy z kontrahentami, a tamci na górze będą widzieć, że to jest, że ten bank idzie po prostu do bankrut. A więc w tym momencie jest tutaj no jakby zamknięty temat. Także działa to dość skutecznie, to są historyczne dowody, które są dostępne. Działa skutecznie, bo są, grożą im i tak dalej, jest. Tak? I są nawet takie strony internetowe, to nie jest jedna, gdzie po prostu pokazuje się nawet naukowców, którzy w dziwnych okolicznościach poszli do piachu. W dziwnych okolicznościach i ta lista, ona się zwiększa. To jest taka jedna strona. Ja to znalazłem na jednym forum i pokazane. To było po angielsku strona i właśnie w ten sposób ci naukowcy, jak na przykład ja wtedy, jak ja to znalazłem taki opis takiej kobiety, która była astrofizykiem. No co ona tam mogła znaleźć, że w dziwnych okolicznościach, nie z gruszki, nie pietruszki, dostała nóż, znaleźli ją z nożem w gardle. I to też nie wiadomo, jakie co to, gdzie tu, tego nigdy nie sprawdzono. Miała dostać awans, a nie jej kolega. Ona już była na emeryturze. Widocznie coś tam za dużo gadała, opowiadała, coś odkryła. No i ją, ponieważ była jakimś dość poważnym autorytetem, to poszła do piachu. Nie wiem, no ja nie wierzę w to, że da się, bo tam musi cała ekipa nad tym pracować, to nie jest kwestia 10 ludzi. No raczej nikt się nie pojedzie tam specjalnie, żeby to znaleźć, bo raczej ile ludzi wierzy w niebocentryzm?
No, od czego jest propaganda? No ale ile mniej więcej ludzi w to wierzy? Niewielu. No właśnie, tych niewielu ludzi wątpię, żeby mieli budżet chociażby, żeby pojechać i sprawdzić, czy cokolwiek ale tam się dzieje. Ale tam normalni ludzie nie są w stanie 70, sprawdzić. 70 równoleżnik. 70 równoleżnik. Nie wjedziesz tam. Możesz dostać, popnij sobie jachtem albo jakoś tam motorowym czy żaglowym, a dostaniesz torpedę, bo cię jakiś tam ubot dorwie, jakaś tam atomówka, która tam przeczesuje ocean. I ona też tam jest na tego, z sonarami, które wyłapują cele nawodne i podwodne z 1600 km. Taka dzisiaj technologia jest. Tak są właśnie te hydrofony ustawione. Komputery to już są takie kosmiczne na tych łodziach podwodnych, że one wyłapią po prostu z 1600 km. Jeszcze 20 lat temu już dotarły do mnie informacje, że badano właśnie taki sonar, tak zwany typu pasywnego, który wyłapywał cele z 1600 km na morzu. 1600, no to taki płynie, on sobie tylko słucha, a komputery tylko analizują szumy. Czy to jest od okrętu podwodnego, od jachtu, od jakiegoś okrętu nawodnego, cywilnego, wojskowego, nieważne. I taki jeden okręt, on już widzi, co ma tego, więc on tu ma rakiety. Torpeda to przeżytek. Dzisiaj to są już rakiety, które można z dużej odległości odpalić z okrętu podwodnego. Ona leci nad powierzchnią oceanu i ona po prostu tłucze w dany okręt. Głowica tam 300 kg, 400 kg, tam zależy od gabarytów. I się odpala to z tego, z wyrzutni torpedowej. Zamiast torpedy wsadza się rakietę i jazda. I to po prostu ona wypływa na powierzchnię, ta rakieta, ona jest wyrzucona na powierzchnię, a później po prostu odpala się silnik rakietowy i myknie nad falami. I to oni tu mają na ekranach, siedzą tylko na tych sterach, na całe pomieszczenia wywalone takimi ekranami, powiedzmy 2 metry na metr po prostu i je sobie oglądają, wszystko analizują. Są specjalne komputery, systemy. No jaki mają w tym cel? Panowanie nad morzem, panowanie na morzu, panowanie i ochrona tego 70 równoleżnika. Po co? Żeby nikt tam nie wszedł, żeby nikt tej tajemnicy nie rozgryzł. No, czemu to tak ukrywać? No właśnie, to jest pytanie. Widać, robią tam coś, czego nie chcą pokazać. Być może nawet hybrydy. Robią to dokładnie w tym samym celu, co nikt nie chciał nikomu pokazać złotego pociągu. Bo go nie ma może. Być może kontynuują dzieło Hitlera. Proszę bardzo, tutaj mamy. Czyli tutaj bym chciał, żeby eksperymenty na ludziach. To jest na przykład otwór na hybrydy. Tak, to jest otwór klepsydrzany. Widzimy, jak on wygląda? O, proszę, bo to jest akurat północny. Jest wypełniony wodą. Tu jest woda oczywiście wszędzie, tak? Natomiast to jest to 2044 km, to jest właśnie ta. To jak ten lotnik Bert przeleciał samolotem przez tą wodę? To nie jest wodę wypełnione, to jest powietrze. Natomiast jest ta krawędź tu, co jest pokazane, to jest woda, natomiast tu jest powietrze. On wleciał, jak wleciał? Normalnie lecąc tutaj, on po prostu wleciał. Tu jest powietrze, no czyli i powietrze, ta woda do dziury wleciał. Jest płynącą wodą. No dobrze, bo ale nie wyobrażam sobie, że ta woda jakby była stała woda, żeby ona, bo widzisz, wodospad jak spada, wodospad. Pamiętacie tą bajkę o Sindbadzie? Gdzie on był, gdzie Sindbad popłynął z tym statkiem, że tak na spadał. Świata. No i gdzie? I jak on spadał na tym jachcie? Bo o co mi chodzi, że jeżeli to jest wodospad, coś w rodzaju wodospadu, to woda się tego w takim łuku może być. A tu się być, ma nie trzymać? No a z tej strony jest ten sam efekt widoczny. No nie i wiem, dlatego co. Wszystko się dotrzyma. Na razie fizycznie można wytłumaczyć, dlaczego wiesz, taki wodospad jest możliwy, nie? Żeby tu było powietrze. Bo ja to sobie, jest powietrze, ale tutaj zanim też to jest powiedziałeś, wyobrażałam, tu jest że tutaj docisk. Jest też woda. Nie, nie ma, to jest powietrze. To wtedy ten lotnik, aha. Czyli to jest. Ta linia jest to ten linia wody. Ten Sindbad. No Sindbad nie jest zrobiony, przepraszam, jak, na podstawie płaskiej ziemi? Moment. Nie, jak on tym jachtem tak. Coś tam się takiego było, że on do innego świata się dostał, prawda? Przez taki właśnie otwór.
że z tym jachtem pionowo w dół leciał. No to dobrze. Jakiś czas. I wszyscy tam na tym jachcie ledwo się trzymali. Taka bajka Disneya, ale... W porządku, teraz tak. Być może Hollywood sprzedaje nam po kawałku... Część prawdy. Część tego właśnie, tej historii. Tak. Ta linia to jest woda. To Hollywood ma dostęp do NASA informacji. To jest z pewnością 145 kilometrów. To jest 145 kilometrów. To jest powietrze. Bert wleciał tutaj i wyleciał tędy. Spokojnie. Po to jest 145 km, to jest połączenie atmosfery. Mm-hmm. Co to jest tutaj jeszcze ciekawego? Dlaczego kompas wariuje na 85 stopniach szerokości geograficznej północnej i południowej? Ponieważ to odpowiada dokładnie, tutaj nawet Niemcy napisali, że to jest 84,4. Nawet nie jest 85. Na Wikipedii jak przeczytamy, że kompas wariuje. Dlaczego on wariuje? Bo tu jest wpływ, jakby, jak Bert ze środka wyleciał na zewnątrz, to w tym momencie złapał, to znaczy jak przekroczył granicę załamania otworu klepsydrzanego. Tą granicę, o, dokładnie tutaj, od środka, on tutaj jak to załamał, znaczy to załamanie minął, to już był, już był wpływ tego zewnętrznego świata. I dlatego dopiero jak wpadniesz tutaj do środka, to złapiesz ten świat zewnętrzny i wtedy ci kompas dobrze chodzi. On to właśnie zaliczył, kiedy już kiedy wyleciał na zewnątrz w 1946 roku. To wtedy właśnie on opisuje swoim tym, że żyrokompas i kompas wariował, a później już jak już był na zewnątrz, to już złapał... No ale jeśli by wleciał za tą barierę, to jakim cudem on w ogóle dalej leciał? Według, że on wyleciał na zewnątrz? Mm. Na takich samych zasadach jak w środku. Tak samo leciał tego, tak samo działała grawitacja, wszystko. No czyli pierw musiał spadać, żeby potem móc lecieć, tak? Nie, jak on leciał tak, a w tego, to po prostu wleciał do środka. Tak, no jak tak? Oni skoro to piszą on był... ice, czyli oni sugerują, Niemcy, że to jest lodowe ciało. Tak. To by było możliwe, że tu się ta woda po prostu nie leje, tylko no ale on leciał w takim razie w dół. Nie, on leciał od dołu, natomiast on leciał od dołu do góry, czyli on wylatywał na zewnątrz. No jak, bo to jest niby u góry, to... To jest specjalnie zrobiona dezinformacja, że żyjemy na zewnątrz Ziemi, Ziemia jest pusta. Ten rysunek. A jak jest chronione to, że eter, bo jest dociskowa, prawda, eteru, tak. To jak tu się, co tu się zadziewa, że to jest, nie ma korka? No bo... Ja myślałam, że to jest pod wodą i dlatego to jest szczelne, że nie, tylko nie. Łodzią podwodną można nie. Wpłynąć do tego otworu. Tutaj można łodzią też wpłynąć. Te wszystkie zdjęcia, że oni się tam gdzieś wynurzają na biegunie. Być może pod lodem. Tak. Bo jeżeli tu jest lód, to co tu jest narysowane, to pod lodem jest woda. Tutaj może być lód. Bo lód ma tylko pewną grubość, a pod Oczywiście. Lodem jest woda. Ja wam powiem. Czyli pływały w wodzie podwodne tędy. Co ten otwór nigdy nie uległ zniszczeniu, a jest zniekształceniu, kiedy te płyty się przesuwają i trzęsienia ziemi i różne inne ruchy w tej powłoce? Nie, to jest 145, średnica 145 km. A co teraz? Ale że tutaj nie ma korka, nie? Że tu a co, powstanie gdzie eter, bo jak jest eter, jakieś ciśnienie... No to też to może być eter aha, i że tak, tu się, i tu. A, że one się stykają. No. A co teraz z tą faktem, że znaczy fakt, no to jest kula ziemska obniżonej natworzyła się miliony setek lat z tych wszystkich powłok, bo to ona ma tyle warstw według naszej nauki i tak dalej, którą my znamy. Jeśli to jest tylko jedna warstwa, to jak to powstało? I to jeszcze jakiś metal jest w środku, metalowe listwy, to co, Bóg ją stworzył tak, o, czy ona się sama stworzyła? No ona się sama nie stworzyła, tylko Bóg to zrobił. No nie tak. Możemy strzelić palcami. Na niedzieli. Też nie, tylko trochę to trwało, ale zostało tak to właśnie zrobione. Czyli, że się stworzyła sama po prostu w efekcie różnych erupcji wulkanów i zalań i suszy i... Nie, to nie tak. To nie tak. Wszystko to, co się dzieje, to co nam tego, to jest wszystko do 50 km. Jeszcze ale raz, mamy... jaką ma grubość ogólnie ta powłoka dzielona? 2044, to jest to dlaczego? A jaką średnicę ma tam przy tych biegunach? Proszę? Jaką średnicę ma otwór? Otwór ma średnicę 145. Nie chodzi o taką średnicę, chodzi o grubość, jaka dzieli tą zewnętrzną warstwę od wewnętrznej. W sensie... No to... Od zewnątrz, od wewnątrz. No tak. I tyle samo jest wody? Nie, to jest woda tylko opływa dookoła. Wody to tam jest może kilometr. Jeszcze mógłby pan cofnąć na to poprzednie zdjęcie?
W ogóle jakiś tok myślenia. No, jak tok myślenia, skoro 2000 kilometrów. To jest 2000 kilometrów. Od do. No na partia, telewizorze proszę pokazać, bo nasi dobra. Telewidzowie Królewska TV prosi. No w tym stożku to wiem, ale... Tu. Widzowie. To, tak, no. Dotąd to jest 2044. I co wypełnia to wszystko? Część jest metal, a do... No to w takim razie łodzią podwodną się nie da przepłynąć. No nie wiadomo, bo jeżeli tu jest lód, jeżeli to jest lód, bo tak napisali, lód, to pod lodem jest woda. Woda. Pod lodem jest woda i wszędzie jak jest woda. Tu jest woda, tu jest woda i tu jest woda. No. No to sobie przepłynie pod lodem. Między tym jest po prostu ten metal, tak? Tak. No metal jest... Między... Jak masz tutaj wodę, tu masz wodę, to metal jest po prostu, jest dno, gdzieś kilometr załóżmy, nie? Kilometr jest wody, nie? A poniżej jest dno, poniżej dna, no to jest ten metal. Mhm. Tutaj to nie jest narysowane. To nie jest narysowane, ale co jest ciekawe, ja to zauważyłem, to jest dość, to jest tak z punktu widzenia budowlanego wam powiem. Wiecie czym jest taki otwór? To jest, on ma z reguły konstrukcję pierścieniową i ona, jak popatrzymy, to jest tak otrudny malutki i to jest taki pierścień. I praktycznie jak zrobisz z metalu dookoła tą dziurę, powiedzmy jest metal dookoła i zrobisz taką pierścień metalowy, który jest połączony z całą resztą, to otwór już stanowi element konstrukcyjny, taki wzmacniający. Szkoda, że wam nie pokazuję taką jedną halę, gdzie jak się robi dach, to jest taki otwór się zostawia, nie? Taki otwór, taki pierścień tutaj, nie? I w tym momencie ta cała hala, ta cała kopuła jest bardzo silnym elementem, bo ten pierścień trzyma. No. Właśnie hala lodowa tak została zbudowana, to jest ogromna kopuła hala lodowa. No, i ten pierścień, on właśnie tutaj, jak jest konstrukcja metalowa, on świetnie to trzyma. Z punktu widzenia konstrukcyjnego to jest otwór, zewnątrz, wewnątrz jest komunikacja, czyli tutaj nie ma, że to jesteśmy zamknięci w jakieś jak jajko na patelni, tam ugotowane, tam powiedzmy w garku, a w ten sposób jest kontakt z tymi, mamy zorzę polarną, takie bo rzeczy. Bo ja już pytałam, że hala lodowa jest mandalą. Jest tak, mandalą, proszę zauważyć. I ta kopuła ma tam na środku właśnie takie coś... Pierścień. Tak, właśnie. Bo to jest element wzmacniający konstrukcję. No jak każdy okrągły dach, nie? No nie bardzo, bo to było w czasach, wiecie, to było w czasach hitlerowskich zrobione przez Niemców. I to mogło być inspirowane, ten kształt mandali, tych dachów, z lotu ptaka to wygląda jak mandala. Mogło być niebocentryzmem i tymi... To trochę mi za dużo wie, żeby nie wypłynęło. Aha, ja wam właśnie powiem taką rzecz, słuchajcie, zaraz wam coś pokażę, żeby za dużo rzeczy... Słuchajcie, wiecie co, to jednak jak już dyskutujemy, to dyskutujemy, słuchajcie. Proszę bardzo. A skąd jest w ogóle ta pewność, że Bóg jest tam w środku, w tym jądrze, czy w tym... O! No, mamy ciekawostkę. Skąd wiemy to, skąd jest, że tam jest Bóg w środku? No to wiemy ze Starego Testamentu. A co to był Stary Testament? A dlaczego wierzymy w Stary Testament? Bo teraz jako ja, jako ateistka i to... W porządku, możesz być ateistką, spokojna rozczochrana. Powiem ci z podstawowego przyczyny, możesz być ateistką. Nie ma bólu. To jest w ogóle, no, miodzio, można powiedzieć. Przecież ja rozmawiam z ateistami. To nie jest kwestia, że Bóg istnieje, nie istnieje i tak dalej. To jest kwestia tego, jak te dzieła Boga konstrukcyjne wpływają na tych, na którzy mieszkają. Nie mogą być ateistami, bo pytanie zawsze powstaje, dlaczego ateiści stali się ateistami. No bo są religie, które nie mówią prawdy o Bogu. Ale pomijamy to. Stary Testament, tylko powiem w takim telegraficznym skrócie, powstał na podstawie polskich wed przerobionych przez Żydów. My mieliśmy własny język runiczny, który został zastąpiony językiem łacińskim, to znaczy litery łacińskie. My mieliśmy język polski zapisany w pismem runicznym. I Stary Testament, wiele takich ksiąg, to tylko część, został odpowiednio przerobiony przez Żydów, żeby ich zalegalizować. Ale podstawą są polskie wedy, coś takiego. Oficjalnie to nie istnieje, że są takie polskie wedy. No, że wedy są, to tam mówią, ale że to są polskie wedy,
pisane pisem runicznym, to w ogóle zmienia postać rzeczy. Ja nawet przyniosłam, noszę ciągle ten kafel. Dobra.